Dzień dobry, minęła godzina 12, Przemysław Tychmanowicz, witam w kolejnym programie Prosto z Parkietu. Dzisiaj tematem przewodnim jest ropa naftowa i to, co może się z nią dziać w kolejnych miesiącach. A moim państwo gościem jest pan Michał Staniak, analityk surowcowy w firmie x Brokers. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Michale, widzimy się nie po raz pierwszy w tym studiu. Zawsze znaczy, kiedy mówiliśmy o ropie naftowej, poruszaliśmy wątek porozumienia handlowego, że ten, ten czynnik ma wpływ na to, co się będzie właśnie działo z tym surowcem. Mamy porozumienie pierwsze, porozumienie handlowe pierwszej fazy, czy ono coś zmienia właśnie na rynku ropy. Naftowej? Nie zmienia, natomiast no, jak ostatnio się widzieliśmy, to to było wszystko przed tymi zawirowaniami na rynku ropy naftowej, więc jakby powiedzmy to całe porozumienie handlowe ma teraz jakby drugorzędne znaczenie, bo jakby. Samo, samo porozumienie handlowe jest o tyle jakby mało ważne, że nie zmienia tak naprawdę perspektyw wzrostu gospodarczego, bo jeżeli sobie popatrzymy na to porozumienie, to tak naprawdę widać, że nie ma w nim żadnych zapisów dotyczących jakiejś znacznej redukcji ceł, bo tak naprawdę jedynie z tego co pamiętam, to na 100 miliardów dolarów tam jest taryfa celna ścięta z 15% na 7,5%, więc i to na produkty, Typu właśnie odzież i tak dalej, więc jakby to nie zmienia tak naprawdę perspektyw znacząco tego, co się będzie działo w Chinach. Z drugiej strony, jakby nie ma taryf, cielny, taryf ciętych ze strony Chin dla Stanów Zjednoczonych, tylko i wyłącznie obietnica tego znacznie zwiększonego importu produktów amerykańskich przez Chiny. Więc jakby z racji tego, że nie ma tych barier eliminowanych, no to jakby perspektywy wzrostu gospodarczego tak naprawdę się nie zmienia. Mieniają. Oczywiście mamy pewną euforię i to wpływa na rynki finansowe, ale to już niekoniecznie wpływa na ten realny popyt. Ale czy to nie jest tak, że to porozumienie pierwszej fazy jest wstępem do tego, co czeka nas w przyszłości, czyli na przykład porozumienia takiego właściwego? E Teoretycznie tak, ale oczywiście trzeba pamiętać o tym, że mamy dosyć ważny rok w geopolityce, w, w zasadzie w polityce, bo mamy rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych. No i trzeba też pamiętać o tym, jak długo po, to jakby pierwszej, to porozumienie pierwszej fazy było negocjowane. Wcześniej przez kilkanaście miesięcy tak naprawdę nie mieliśmy żadnego porozumienia. Po kilku miesiącach negocjacji mamy porozumienie, które tak naprawdę nic nie wnosi dla perspektyw gospodarczych, więc trudno oczekiwać, żeby to porozumienie drugiej fazy nagle nastąpiło tuż przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. W szczególności, że obie strony tak naprawdę no nie są w tym momencie za bardzo chętne. Stany Zjednoczone owszem, mówią, że zaczną, że już się zaczynają negocjacje, natomiast mówią, że że ewentualnie jako, jakakolwiek finalizacja nastąpi dopiero po wyborach w Stanach Zjednoczonych, natomiast Chiny mówią, że im się nie śpieszy. E, no, e, warto też pamiętać o tym, że mm, no, musi działać to porozumienie pierwszej fazy, żeby w ogóle można myśleć o tym porozumieniu drugiej fazy, a Chiny tutaj zobowiązały się naprawdę do ogromnych skupów produktów ze Stanów Zjednoczonych. No, wystarczy wspomnieć tylko i wyłącznie o produktach rolnych na poziomie 40 do 50 miliardów dolarów. Gdzie średnio to jest około 18-20 w poprzednich latach, więc widać, że tutaj e, no, dwukrotnie musiałoby to być zwiększone. E, a nawet Stany Zjednoczone tyle soi e, nie produkują, żeby, żeby tyle Chiny mogły importować, więc e, no, będzie bardzo, bardzo ciężko na, do tego, żeby cokolwiek to porozumienie zmieniło. Czyli to spodziewane odbicie globalnej gospodarki i jego wpływ na ropę naftową, to jeszcze nie teraz? E, no Jakieś tam sygnały faktycznie, mają miejsce, w szczególności w Europie czy w Azji, jeszcze pod koniec zeszłego roku. No ten sektor samochodowy jest taką dużą niewiadomą, bo, bo faktycznie w Europie dosyć mocno podskoczyła sprzedaż samochodów w grudniu, no ale to było związane przede wszystkim z tym, że była wyprzedaż tych samochodów, które no nie spełniają aktualnych norm emisyjnych, więc to, że nam sprzedaż podskoczyła o 20-kilka procent, to nie znaczy, że ta sprzedaż będzie wyglądała dobrze w tych kolejnych miesiącach. Owszem, mamy jakby odbicie w indeksach PMI, natomiast no jeżeli popatrzymy sobie na indeks PMI w Niemczech, który jest no, bliżej 40 punktów niż 50, no to widać, że no jednak to ożywienie, no, nie ma tego ożywienia, owszem jest powolne wychodzenie z tej powiedzmy recesji przemysłowej, ale no jakby to, że, że mamy takie dane, takie słabe nastroje, raczej nie powinno zwiększać perspektyw tego, że popyt nagle na ropę naftową wzrośnie. A tak naprawdę to jest taki czynnik, który jest potrzebny dla takiego stałego odbicia cen, bo jednak owszem te szoki podażowe ma, mają miejsce na rynku ropy, ale one tylko i wyłącznie chwilowo wpływają na to, co się dzieje z ceną. No właśnie, na początku wspomniał Pan, że makroekonomia to w tym momencie właściwie jest czynnik drugorzędny dla ropy naftowej. Pierwszorzędny to właśnie chyba ta polityczna.

Kilka tygodni temu żyliśmy z prawą Iranu. Znaczy, pierwsza rzęda, może, może to też za dużo powiedziane, bo jednak widzimy, że było z dużej chmury mały deszcz, prawda? No e, Wszyscy wieś, wieścili, że, że ropa naftowa będzie po 100 dolarów, bo zaraz tutaj Iran zablokuje zablokuje ciśninę Ormus, i e, no, ta ciśnina Ormus jest kluczowa dla całe, całego rynku ropy naftowej, bo tam e, codziennie przepływa ponad 20 milionów baryłek na dzień, więc to jest Ogromna ilość ropy naftowej. Natomiast no nie mieliśmy wcale zablokowania tej cieśniny, nie mieliśmy wywołania III wojny światowej. Chociaż no dla mnie też te, te wspomnienia o trzeciej Wojnie światowej były naprawdę na wyrost, bo jednak no trzeba. Może Iran jest silniejszy niż na przykład Irak czy Afganistan, no ale. Trzeba sobie zobaczyć, jak wyglądały poprzednie konflikty z udziałem Stanów Zjednoczonych, właśnie z krajami Bliskiego Wschodu. Tam mieliśmy dosyć szybkie akcje militarne i one wpływały tylko na, na bardzo krótkie odbicia cen na rynku ropy naftowej. I taką sytuację mamy tak naprawdę teraz. Owszem, trzeba powiedzieć, że Iran tak naprawdę ma mało ruchu w tym momencie do zrobienia, bo ich gospodarka niemalże spadła o 10% w zeszłym roku. No, Europa nie za bardzo chce im pomagać. Owszem, Chiny, Chiny czy Rosja próbują jakoś jakoś pomóc Iranowi, są wspólne manewry wojskowe, no ale jakby z tego nic nic jakby dla gospodarki za bardzo nie ma. Więc tak naprawdę teraz takim Iran tak naprawdę mógłby się zdecydować na jakąś taką wojnę zaczepną ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast no takim taką Takim największym, jakby pozytywem dla, dla Iranu byłaby przegrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Więc nie wykluczone, że Iran będzie próbował jakichś takich kroków, żeby, żeby spowodować, żeby, żeby Donald Trump stracił swój stołek. Więc nie wykluczone, że tuż przed wyborami będziemy mieli na przykład jakiś szok podażowy na rynku ropy, żeby ta ropa mhm. podskoczyła, benzyna będzie. Będzie droga i oczywiście społeczeństwo będzie niezadowolone. Z drugiej strony Trump zrobi wszystko, żeby te wybory wygrać, więc tak naprawdę będzie namawiał cały świat do produkcji większej ilości ropy naftowej, żeby benzyna była tania. Więc no, szykuje się bardzo ciekawy rok, natomiast mi się wydaje, że przynajmniej do połowy tego roku jesteśmy już za tą najwyższą ceną. Ropy naftowej, przynajmniej pod względem lokalnym. Mm -hmm. No ale w ostatnich dniach pojawiła się z kolei znowu nowa kwestia, czyli Libia. I tutaj mamy te też różne scenariusze dla ropy. Pytanie, czy, czy właśnie tego typu informacje dotyczące Iranu, Libii mogą tylko w krótkotrwałym, mogą mieć taki właśnie krótkotrwały wpływ na rynek ropy naftowej? E, raczej tak. No, trzeba pamiętać też, że Libia nie jest jakimś bardzo dużym producentem. To jest około 1 miliona baryłek na dzień. E, a wolne moce. E, Produkcyjne w całym OPEC-u w tym momencie i tak są niskie, ale wynoszą około 2 milionów baryłek na dzień. Dodatkowo Stany Zjednoczone, które tak naprawdę no w tym momencie są nieco przeduszone przez te niskie ceny, ale w momencie, gdyby ceny podskoczyły, no to wiadomo tutaj, ilość wież wiertniczych można znacznie zwiększyć i ta produkcja również skoczy. Rosja, prawda, ma też te dodatkowe moce przerobowe, więc moim zdaniem to, co się dzieje w Libii, e, no jakby to, to jest powtórka z rozwoju, Tryfki. To jest tylko i wyłącznie krótkoterminowy czynnik, który w tym momencie na rynku ropy... Będzie będzie działał. Natomiast nie, nie spodziewam się tego, żeby to był jakiś czynnik, który spowoduje, że jednak ta ropa naftowa powróci do tego tego trendu wzrostowego. Raczej spodziewałbym się takiej konsolidacji przez najbliższe kilka miesięcy. To zadam inne pytanie. Co musiałoby się stać, żeby ta ropa faktycznie zaczęła drożyć? Bo na rynku ropy naftowej też mieliśmy do czynienia w ostatnich latach z przetasowaniami, jeżeli chodzi chociażby o głównych graczy, No dzisiaj to są właściwie Stany Zjednoczone. No oczywiście możemy mieć te szoki podażowe, bo, bo jakby Iran może próbować tych, tych jakichś kroków zaczepnych ze Stanami Zjednoczonymi. Mieliśmy, prawda, we wrześniu e, sytuację, kiedy e, infrastruktura Arabii Saudyjskiej była zaatakowana, wtedy cena ropy naftowej o 20% skoczyła, no ale jakby kilka dni później już mieliśmy powrót do, do tych samych poziomów, co wcześniej. To Zresztą teraz mamy, prawda, jesteśmy już znacząco poniżej tych poziomów, kiedy OPEC się zdecydował na, na przedłużenie cięcia. Trzeba pamiętać o tym, że OPEC przedłużył te cięcia tylko i wyłącznie do marca, e, a już Rosja wskazywała na to, że nie może tak długo utrzymać. Tych cięć. Widzimy teraz problemy również polityczne w Rosji, więc jakby Rosja wydaje mi się, że, że już będzie bardzo narzekać. Być może ten program faktycznie zostanie przedłużony, bo oczywiście musi zostać przedłużony, żeby cena mm. ropy naftowej e, przynajmniej utrzymywała się powyżej 50 dolarów za brełkę, ale, e, ale będzie to bardzo ciężkie. No przede wszystkim no, trzeba tego ożywienia gospodarczego, bo jakby to, że mamy wzrosty cen na rynku ropy naftowej, to jest tylko i wyłącznie. Związane z szokami podażowymi. Natomiast no, ten to jak wygląda popyt. Prognozy wskazują od 1,2-1,4 miliona baryłek wzrostu w porównaniu do zeszłego roku. No to jest bardzo niski, bardzo niski jakby poziom wzrostu w porównaniu do, do poprzedniego roku. A wydaje mi się, że jeszcze będą te prognozy cięte. Więc no, przy tym, że podaż ma rosnąć w tym roku na poziomie 2 milionów baryłek i Stany Zjednoczone mają w dalszym ciągu utrzymać ten wzrost, Różnie to, to może być oczywiście, ale powiedzmy zakładamy to, jak, jak w tym momencie to, to widzi widzą instytucje. Mamy Rosję, mamy Arabię Saudyjską, które w każdym momencie mogą zwiększyć produkcję, e, więc no, jest ciężko pod względem popytowym, natomiast podaż sobie tutaj bardzo dobrze. Może poradzić z ewentualnymi problemami. To jeszcze na koniec pytanie OPEC, o którym Pan wspomniał. Czy to nie jest tak, że OPEC to właściwie ma taką ograniczoną teraz skalę rażenia, chociażby właśnie po tym, co wiedzieliśmy po ostatnim spotkaniu krajów, które wchodzą w grupę tego katastrofy. Znaczy, które... OPEC ma taki problem w postaci Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone no, no są teraz największym producentem hmm. na świecie. 12 milionów baryłek i tak naprawdę w momencie, kiedy przy 50 dolarach za baryłkę większość producentów no, jakoś ma te pozytywne cashflowy no to to jest dosyć duży problem owszem no, widać że ta aktywność wiertnicza w Stanach Zjednoczonych spada natomiast to że mamy właśnie ograniczenie produkcji w OPEC-u no to to utrzymuje te ceny więc to jest bardzo dobra sytuacja dla amerykańskich producentów no i to powoduje, że OPEC tak naprawdę nie ma zbyt dużej, dużej jakby ilości manewrów. Jedyne, co może tak naprawdę zrobić, to zerwać to porozumienie, i wtedy mamy ropę naftową poniżej 40 dolarów za baryłkę. To taki scenariusz, których science fiction trochę. No niekoniecznie. No. Trzeba zobaczyć sobie 2014-2015 rok. Wtedy mieliśmy przeduszenie, prawda? Próbę przeduszenia tych amerykańskich łupków przez Arabię Saudyjską. No wtedy mieliśmy brak reakcji ze strony OPEC-u. -um. Faktycznie mieliśmy spadek. No, ale tak naprawdę ta produkcja w dalszym ciągu się wtedy utrzymywała na poziomie 4 milionów baryłek tej, tej, tej produkcji łupkowej. Teraz mamy praktycznie dwa razy więcej tej produkcji, i nie wydaje mi się, żeby aż tak mocno OPEC mógłby. mógłby Doprowadzić do tego, żeby, żeby tą produkcję tak, tak zdusić. Czyli wzrost gospodarczy, wzrost gospodarczy, jeszcze raz wzrost tak, gospodarczy. No tego, to, tego oczywiście trzeba, żeby, żeby ropa naftowa jakby zaczęła odrabiać straty. Natomiast niska cena też jest dobra, bo oczywiście ten wzrost gospodarczy dzięki tej niskiej cenie będzie mógł oczywiście ruszyć. Panie Michale, to był ostatni, ostatni wątek. Bardzo dziękuję za dzisiejszą dziękuję rozmowę. również. Moim Państwa gościem pan Michał Stajnik, analityk w firmie X-Trade Brokers. Kolejny program prosto z parkietu oczywiście jutro godzina 12.